Dziś filo zaletach strzelając z jednej ręki. Generalnie strzelamy w strzelaniu bojowym, ofensywnym, w płynnym ruchu. Bokiem, do przodu, do tyłu, bo generalnie nasze zachowanie musi być czytelne dla innych członków zespołu przy zachowaniu możliwości prowadzenia celnego ognia. W strzelaniu defensywnym możliwość uniknięcia zagrożenia albo minimalizacji, w sensie wypracowania dłuższego czasu na możliwość dobycia broni, o ile się w ogóle taka możliwość pojawi, ale tylko taki element teraz rozważamy. Niezbędny jest do tego gwałtowny ruch, czyli możliwość oddalenia, utrzymania jak najdłużej bezpiecznego dystansu od napastnika. I teraz taki kierunek może być różny, zależny od narzędzia, przestrzeni, wobec której się poruszamy. I teraz, żeby gwałtownie zwiększyć dystans na dowolnym kierunku, no to wykonanie zwrotu i poruszanie się przodem z możliwością strzelania oburącz jest praktycznie możliwe. Musimy poruszać się tyłem, co jest mniej skuteczne. Zatem do przodu w tym kierunku musiałbym strzelać w ten sposób, w ten, albo poruszając się do tyłu zaraz po dobyciu, kiedy ręka jest jeszcze zajęta przeładowaniem albo przytrzymaniem odzieży do góry w trakcie dobycia. Z automatu strzelanie z jednej ręki jest mega proste, intuicyjne. Daję wam pieniądz. Zaczynam od ruchu. Nie róbcie nic, spokojnie, nie wiem. No i oczywiście warto pamiętać, że to jest wyizolowany element treningu strzeleckiego. Każdy trening powinien być, takie elementy powinny być zawarte w treningu bardziej kompletnym, sytuacyjnym, w aspekcie prawnym, taktyki działania w kontekście zagrożenia, w sensie jednej osoby, dwóch napastników. No różne elementy trzeba wplatać, żeby znać, mieć gotowe odpowiedzi, bo to jest ważne. I takim przejawem oczywiście może być na przykład strzelę, gadam, upojenie, wygłupienie się. Ogarnięcie wszystko wokół, ale to jest element oczywiście taktyki. Za każdym razem robienie tego na treningu po mojemu nie zawsze jest sens. Ważne, żeby nie zamykać się w tym ćwiczeniu tylko do takich prostych czynności bez pewnego kontekstu sytuacyjnego. Tyle w temacie. Fajna bluza.